BMW X3 F25 z zamontowanymi głośnikami Audio System X200 BMW Evo 2, czyli tym podstawowym zestawem audiosystemu. Nowe litery zamontowane w tych oryginalnych gniazdach. Midrange z karbonu w oryginalnych gniazdach X80SQ. No i pod fotelami w tych oryginalnych gniazdach głośniki basowe. Zaskakujące jest to, jak dobrze basem grają grają te głośniki. Grają bez wzmacniacza. To jest podstawowa wersja nagłośnienia, podstawowe radio. A mimo to gra to naprawdę nieźle. Zdziwiony jestem, gra to o wiele lepiej niż w niektórych BM-kach zwyczajnych, dlatego że to jest po prostu lepsza komora basowa. Te głośniki basowe grają w większej objętości. No powiem, zaskakująco dobry efekt. Mówię jeszcze raz, X3 ma po prostu większą komorę basową pod fotelem i te same głośniki w zwykłej trójce zagrałyby fajnie, a w X3 zagrały jeszcze sporo lepiej. Więc jest bardzo, bardzo przyjemnie. Myślę, że klient będzie miło zaskoczony, że relatywnie niedużym kosztem udało się tak mocny efekt uzyskać. Jeszcze lepiej zagrałaby ta wyższa seria X200 plus Evo. X200 BMW plus Evo mają jeszcze wyższą efektywność, jeszcze niżej schodzi bas, no ale tutaj najlepsze tweetery, ale nawet ta podstawowa seria potrafi, jak widać. Zagrać mocno i czysto, nawet bez wzmacniacza. Pod wzmacniaczem byłoby na pewno dynamiczniej, byłby głębszy bas, byłby donośniejszy ten bas, ale też ten wysokie i średnie byłyby czystsze. No ale to jest gdybanie. Klient zażył sobie bez zamontowania wzmacniacza, więc tak to mu zrobiliśmy i jest nieźle.